Witam w kolejnym odcinku poradnika Step by Step. W tym odcinku przedstawię Wam krok po kroku sterowanie elektryczną lokomotywą EU07 w najnowszym wydaniu symulatora maszyna. Przed uruchomieniem symulatora należy włączyć na klawiaturze klawiaturę numeryczną. Na klawiaturze powinna być zapalona dioda NumLock. Jest to konieczne do pełnej obsługi sterowania w symulatorze maszyna. Ponadto jest możliwość interakcji z przełącznikami w kabinie za pomocą myszy. Aktywujemy tę funkcję naciskając klawisz Alt na klawiaturze. Znajdujemy się w kabinie elektrycznej lokomotywy EU07. Procedurę uruchamiania rozpoczynamy od przestawienia nastawnika kierunkowego w pozycję naprzód. Za zmianę pozycji i kierunku odpowiadają klawisze R do tyłu oraz klawisz D do przodu. Następnie załączamy baterię. Naciskamy klawisz J. Aktywowane zostały lampki sygnalizacyjne SHP. Należy skasować je klawiszem spacja. Doprowadzamy źródło prądu przez podniesienie odbiera prądu. Przedni pantograf klawisz P. Tylny pantograf klawisz O. Po chwili woltomierz wysokiego napięcia wskaże napięcie około 3400 V. Najbardziej optymalna jest jazda z podniesionym tylnym odbierakiem. Przedni pantograf pełni funkcję rezerwową. Uwaga! Jeżeli pantografy nie podnoszą się z powodu zbyt małego ciśnienia, należy załączyć pomocniczą sprężarkę pantografów. W tym celu przechodzimy do maszynowni. Naciskamy klawisz End. Podchodzimy do ramy pneumatycznej, B. Przestawiamy kurek trójdrogowy odłączając zbiornik rozrządu od zbiornika głównego. Klawisze Ctrl-V. Następnie załączamy pomocniczą sprężarkę pantografów. Naciskamy klawisze Shift V. Po przytrzymaniu kilka sekund puszczamy najpierw klawisz Shift. Rozpoczął się proces nabijania powietrza do cylindrów pantografów. Po osiągnięciu ciśnienia powyżej 4 barów wracamy do kabiny. Naciskamy klawisz Home. Podnosimy pantograf. Upewniamy się, czy ciśnienie na manometrze kontroli układu rozrządu wynosi około 5 atmosfer. Po osiągnięciu tej wartości wyłącznik ciśnieniowy przerywa pracę sprężarki. Następnie odblokowujemy przekaźnik różnicowy silników trakcyjnych. Naciskamy klawisz N. Załączamy wyłącznik szybki. Przytrzymujemy kilka sekund klawisz M. Następnie włączamy przetwornicę. Naciskamy klawisz X. Chwilę czekamy, aż przetwornica w pełni się uruchomi. Po czym załączamy sprężarkę. Klawisz C. Czekamy, aż ciśnienie w zbiorniku głównym wzrośnie do około 5 atmosfer. W międzyczasie załączamy oświetlenie czoła pociągu. Klawisz I. Prawy reflektor. Klawisz U. Górny reflektor. Klawisz Y. Lewy reflektor.
przekroczeniu ciśnienia 5 barów w zbiorniku głównym, wyłączamy sprężarkę i przetwornicę. Przechodzimy do maszynowni. Przestawiamy ponownie kurek trójdrogowy w celu połączenia zbiornika rozrządu ze zbiornikiem głównym. Wracamy do kabiny. Uruchamiamy ponownie przetwornicę i sprężarkę. Czekamy aż ciśnienie w zbiorniku głównym przekroczy 7 atmosfer. Następnie popełniamy przewód główny. Przestawiamy kran hamulca zespolonego na pozycję jazda. Klawisz 6 na klawiaturze numerycznej. Naciskamy luzowanie hamulca. Przytrzymujemy klawisz 4 na klawiaturze numerycznej. W momencie popełnienia przewodu głównego zabezpieczamy lokomotywę hamulcem pomocniczym. Klawisz 1 na klawiaturze numerycznej. Możemy zaobserwować wzrost ciśnienia w cylindrze hamulcowym. Następnie luzujemy hamulec ręczny postojowy. Naciskamy klawisze Ctrl 7 na klawiaturze numerycznej. Następnie luzujemy hamulec pomocniczy klawisz 7 na klawiaturze numerycznej. Na koniec ustawiamy odpowiedni kanał na radiotelefonie. Niższy kanał radiotelefonu klawisz minus. Wyższy kanał radiotelefonu klawisz znak równości. Kanał radiowy odczytujemy z aktualnego rozkładu jazdy. Druga radia. Słychać dobrze na kanale drugim. W zależności od warunków atmosferycznych możemy dodatkowo włączyć podświetlenie mierników. Naciskamy klawisz średnik. Jesteśmy gotowi do jazdy. Po otrzymaniu pozwolenia od kierownika pociągu ruszamy. 4520 przodu. Przestawiamy koło nastawnika jazdy. Naciskamy klawisz plus na klawiaturze numerycznej. Po załączeniu styczników dodajemy kolejne pozycje. Pozycje nastawnika regulują natężenie prądu, dzięki czemu lokomotywa jedzie szybciej. Odpowiednia zapalona na pulpicie lampka informuje nas o jeździe oporowej. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć natężenia około 650 amperów. Możemy to zaobserwować na amperomierzu wysokiego napięcia. Uwaga! W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości, na pulpicie zapali się czerwona kontrolka i zostanie przerwany dopływ prądu do silników. Aby odblokować przekaźnik nadmiarowy, należy nastawnikiem jazdy wrócić do pozycji początkowej 0. Klawisz minus na klawiaturze numerycznej. Następnie odblokowujemy przekaźnik nadmiarowy naciskając klawisz N. Po tej czynności możemy dalej kontynuować jazdy, dodając kolejne pozycje nastawnikiem jazdy.
rozpoczęciu jazdy zapali się lampka czuwaka aktywnego. Potwierdzamy czujność naciskając spację na klawiaturze. Czynność tą powtarzamy za każdym razem. Przestawiamy nastawnik jazdy do pozycji 28. Jest to pierwsza pozycja bezoporowa szeregowa. Na pozycji bezoporowej w celu zwiększenia prędkości możemy dodatkowo wykorzystać bocznikowanie. Bocznikowanie zwiększa prędkość obrotową silników trakcyjnych, przez co lokomotywa przyspiesza. Do bocznikowania służy specjalna dźwignia umieszczona po lewej stronie nastawnika jazdy. Naciskamy klawisz ukośnik na klawiaturze numerycznej. Tym sposobem dodajemy kolejne pozycje. Aby zmniejszyć bocznikowanie, naciskamy klawisz gwiazdka na klawiaturze numerycznej. Przed nami wskaźnik ostrzegania. Dajemy sygnał RP1. Syrenaton niski klawisz. A. Syrenaton wysoki klawisz. S. Należy również pamiętać o przeprowadzeniu hamowania kontrolnego po osiągnięciu 60 km na godzinę. Jeżeli prędkość jest nadal niewystarczająca, przestawiamy nastawnik jazdy na kolejne pozycje. Spowoduje to, że pierwsza grupa silników połączona zostaje z drugą grupą silników równolegle. Przechodzimy nastawnikiem jazdy o pozycji 43. Jest to pozycja bezoporowa równoległa. Możemy kontynuować jazdę tak jak przy pierwszej pozycji i bez ograniczeń czasowych. Kontynuujemy jazdę, kontrolując jednocześnie prędkość zgodnie z przepisami sygnalizacji i wskaźników kolejowych. Mamy również możliwość przełączania pomiędzy zewnętrznymi kamerami. Służą do tego klawisze Shift F4. Zbliżamy się do stacji. Zanim zaczniemy procedurę hamowania, przestawiamy nastawnik jazdy na pozycję 0. Przestawiamy kran hamulca zespolonego na pozycję pierwszego stopnia hamowania. Naciskamy 8 na klawiaturze numerycznej. Regulujemy siłę hamowania klawiszami 3 oraz 9 na klawiaturze numerycznej. Klawisz 3 zwiększa siłę hamowania. Klawisz 9 zmniejsza siłę hamowania. Przy zmniejszeniu ciśnienia w przewodzie głównym zawór rozrządczy wpuszcza ciśnienie ze zbiornika pomocniczego do cylindrów hamulcowych na wózku, w wyniku czego rozpoczyna się hamowanie. W razie potrzeby ustawiamy kran hamulca na pozycję hamowania pełnego. Klawisz 5 na klawiaturze numerycznej. Zatrzymujemy pociąg przy peronie. W celu kontynuowania jazdy przestawiamy ponownie kran hamulca zespolonego na pozycję jazda. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.